Cześć, witam Was w kolejnym filmiku niedzielnym z przejazdów po makiecie. No i tak, przebudowa makiety dobiegła końca. Jutro zobaczycie film z podsumowaniem. Uprzedzam, już go nagrałem, półtorej godziny mojego gadania. Nie wiem, jak wy to wytrzymacie. No mam nadzieję, że dacie radę, obejrzycie do końca. Naprawdę tyle rzeczy miałem do opowiedzenia, do przekazania. No a póki co cieszę się makietą i gdzieś tam po cichutku jeszcze z tyłu głowy oczywiście szał budowania nie do końca wygasł. Gdzieś też pojawia się to krytyczne spojrzenie na to, co zrobiłem. Oczywiście to już PAL 6, jak to jest wykończone, jak to wygląda, tutaj specjalnie nic już więcej nie będę działał, natomiast najbardziej żywotnie mnie interesuje, czy rzeczywiście te tory, które położyłem, to są tak położone, że będzie mi to jeździło bez problemów, stąd dobieram w najbliższym czasie jakieś takie, staram się dobrać jakieś takie jednostki, oczywiście wpadną w oko, coś ciekawego, co chciałbym spróbować, jak jeździ na makiecie. Stąd wybór wpadł tutaj na S-Bahn serii 425, tutaj troszeczkę taki starszy, jeszcze jako Regio DB. Kupiłem to ze 2-3 lata temu, jako w zasadzie przecenione. Tak to jest generalnie z modelami firmy Brava, że są drogie na początku, nawet bardzo drogie. Nie dla wszystkich jest to do przełknięcia cena i bywa, że one się nie sprzedają i potem jest okazja kupić coś za stosunkowo atrakcyjne pieniądze. A jako, że nie miałem wcześniej EZT, to było w czasach przed N57, to stwierdziłem, że się skuszę. Koło mnie jeździ bardzo dużo S-Bahnów serii 423, których modelu kupić nie mogłem. Całkiem niedawno dopiero zauważyłem, że rok, o parę lat temu zrobił model, ale póki co wydali tylko go raz i w oznaczeniach kolei bawarskiej, zdaje się, z Monachium. Stąd zainteresowany tamtym modelem, nawet widziałem go w sprzedaży, wprost na oczy zobaczyłem na jakiejś targu, na jakiejś giełdzie kolekcjonerskiej, przepraszam, ale no zainteresowany nie byłem, byłem zainteresowany tym, no bo to lokalnie jest z Hesji. Tylko że to był, kupowałem w czasach jako erzac do 423, którego mnie jeżdżą, owszem 425 też gdzieś w rejonie Frankfurtu, ale to 425 wygląda ciut inaczej, to jest nieco przestarzały wygląd, jako Regio DB, nie jako S-Bahn, no nic, niech będzie, póki co jest, choć muszę się przyznać, że względem tego modelu coraz bardziej dojrzewa we mnie myśl, żeby jednak się go pozbyć. No i właśnie, ten model jest fajnym, czy po prostu ten zestaw modeli, bo to są cztery modele, tak? Model jako obiekt, jako ten EZT, ale tu mamy dwa wagony sterownicze i dwa wagony środkowe, z czego coś tam, któryś element, już nie pamiętam, który jest członem napędowym. Pytanie, czy ten, który w rzeczywistości pokrywa się tutaj z odwzorowanym modelem. No i cóż, mam sporo do powiedzenia na temat tutaj tego pociągu. Jak widzieliście, makietę objechał, stąd no, z jednej strony jestem zadowolony, bo sobie radzi. Z drugiej strony, jak go puściłem, młodszy syn zażyczył sobie, żeby puścić ten pociąg przez tunel, no to mi się zablokował i musiałem go wyciągać. Wyciągnąć nie wyciągnąłem, to się nie da pociągnąć za pierwszy wagon sterowniczy i to nie wyjdzie, tylko musiałem zdjąć całą wyspę, żeby się dostać tutaj do tego pociągu. No tak, konsternacja, znowu tam na ciasnym łuku jest źle, ale okej, przepchnąłem dalej i okazuje się, że na każdym łuku zaczął mi się ten pociąg wykolejać. O co chodziło? Chodziło o to, że no w jedną stronę nie za dobrze sobie radzi. Członem napędowym jest chyba ten właśnie pierwszy, który tu widzicie na górze. Nie będę teraz sięgał, żeby po prostu podnieść i sprawdzić, czy jest ciężki, czy to w tym jest napęd. A tamten ostatni, pusty,
pusty wagon sterowniczy, niestety niedociążony w związku z tym ze słabymi właściwościami jezdnymi, krótkie wózki, słabo ułożone i model ten jeździ w jedną stronę bardzo przyzwoicie, w drugą stronę niestety porażka. Na ile porażka, to zaraz Wam pokażę, przestawię tylko kamerę w drugie miejsce. No i tu mamy, teraz możemy to zobaczyć. No i proszę bardzo, popatrzcie. No, inna sprawa, że natychmiast pojawia się zwarcie, nie wiedzieć czego. Zwarcie jest cały czas. Co się stało? Pierwszy wózek akurat jeszcze na tym łuku nie wypadł. Ale co mi tam powoduje zwarcie? A, no właśnie, tamten ostatni wózek i to, proszę bardzo, na prostym odcinku, tutaj właśnie to doskonale widać, w takim układzie on wyskoczył. On jeszcze wyskoczył przed wjazdem w rozjazd, po prostu na płaskim odcinku już wyleciał i już po wszystkim, już jest po zawodach, tak? Muszę go z powrotem ułożyć. Włączę zasilanie i teraz czary mary pojawiło się światło. I znowu wyleciał. Błyskawicznie wyleciał, więc ja go przepchnę. I zobaczcie. O, to widać świetnie. To widać świetnie. On jest. On wisi w powietrzu. Oczywiście kawałeczek przyjedzie, zaraz to szlak trafi do kolejnego momentu. I tak jest. Przy przejeździe przez całą makietę. To jest zdecydowanie model niedopracowany, kompletnie niezbadany, jeśli chodzi o właściwości jezdne i to nie to, że mam aż tak dużo słabych elementów na makiecie. Owszem, na prostym odcinku bez zniesień spokojnie to pojedzie we wszystkie strony. To jest zwyczajnie niedorobione. Zresztą kolejna rzecz, to już to zobaczyliście, jak wygląda, co się dzieje tu z elektroniką. Elektronika też jest nie ten teges. Nie wiem, może kwestia tego dekodera, może powinienem go zresetować, może on niezbyt dobrze gada, ale dlaczego miałby w sumie po nie to, że pojeżdżeniu tygodniami, dniami, nie to, że pojeżdżeniu godzinami. To jest tak naprawdę trzeci raz, kiedy ten model jest na makiecie. Trzeci raz, kiedy nim jeżdżę, wcześniej w filmach był i zawsze były z nim problemy. Te problemy właśnie objawiały się w ten sposób, że szybciutko ginęło oświetlenie. I albo jest to dekoder, albo elektronika modelu. Ja bym stawiał na elektronikę modelu, która coś nagle gubi. Co ciekawe, jakiekolwiek przerwanie zasilania, czy to zwarcie, czy to wyłączenie zasilania powoduje, że nagle po pojawieniu się ponownym napięcia to oświetlenie z powrotem działa. I nie dotyczy to jednej sekcji, po prostu nie działają wszystkie funkcje związane z oświetleniem, stąd nie stawiałbym na dekoder, bo powiedzmy, gdyby był wadliwy czy coś nie tak, to by jedna funkcja nie działała, tylko generalnie na całą płytkę elektroniki. Stąd no, taki jest to szczęśliwy model firmy Brava i w poprzednim filmie, kiedy on występował, to też o tym opowiadałem i o tym wózku, tak mi się kojarzy, i o tym problemie z elektroniką. Ale to nie jest jedyny problem. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. O, no właśnie, że teraz jakoś nie mogę zatrzymać. Dobra, bo to nie był ten model. Wrócę tu tym modelem. Miejmy nadzieję, że światło zdąży nie zginąć. Dobra, zatrzymam się. Tu mamy jeszcze oświetlenie dodatkowe, gdzie ono jest w drugiej kabinie, coś sobie zaznaczyłem, takie oświetlenie, nie takie i właśnie to chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, to jest rzecz, którą zauważyłem akurat teraz, wcześniej nie zwracałem na to uwagi.
podczas unboxingów czepiacie się w komentarzach, w dyskusjach, jak na przykład wykonał swoje modele Y-ów Robo, chodzi o modele zestawu Odra, albo o modele jedynek czerwono-kremowych, że co, że jak się je oświetli, to prześwitują. Zobaczcie, co tu jest teraz. No prześwituje to tak paskudnie, że szkoda gadać. No, cienki plastik i również brawa, skądinąd firma uważana za zdecydowanie z wyższej półki. O, proszę bardzo, właśnie samo zgasło oświetlenie i wydawanie komend z pilota nic tu nie daje. Muszę, spójrzcie tu sami, tak, już przygrałem aplikację Z21 na drugą komórkę, tu nic nie działa, włączę zasilanie i teraz wszystko jest, wszystko to działa. Do pewnego momentu znowu przestanie to działać. Oprócz tego jeszcze model charakteryzuje się słabym uciągiem. No, zwyczajnie nie jest w stanie nawet dobrze podjechać pod górkę. To też na niskim biegu u mnie pod górkę sobie nie radzi. Muszę go troszeczkę bardziej rozpędzać, żeby podciągnął. O, znowu samo zgasło. A to jest raptem tak naprawdę lokomotywa i trzy malutkie wagoniki. No, także warto czasami spojrzeć krytycznym okiem również na inne modele, nie tylko na to nasze podwórko, nie tylko po to, żeby krytykować EN57 od Pico. Być może już niedługo krytykować będziemy polskim zwyczajem, wyleje się bardzo dużo na temat Robo. Może nie, może po prostu wszystko będzie pięknie, ale to wszystko się okaże już niedługo, jak ten model dostaniemy w swoje ręce na nasze makiety. Warto też zobaczyć, że to nie jest tak, że Pico na polski rynek coś robi nie tak, czy Rocco na polski rynek robi coś nie tak. Również niemieckie firmy na niemiecki rynek zwyczajnie, jak to się mówi kolokwialnie, dają ciała. I o tym właśnie ten morał chciałbym, żebyście z tego filmu wyjęli. To zapamiętali, że to nie jest tak, że ktoś się na nas uwziął, że tylko dla nas jest robione barachło, albo że jedne firmy to ciągle robią dziadostwo, a inne to same ochy i achy i w ogóle świat jest różowy, kolorowy, piękny i wszyscy są młodzi, bogaci, jest doskonały. Nie, tak nie jest. Również modele uznanych firm sprawiają wiele do życzenia. No dobra, to chyba tyle. Nietypowy model. S-Bahn na makiecie zrobionej w polskich realiach. W rzeczywistości raczej chyba nie mógłby wjechać. Co prawda niemiecki tabor, ale spalinowy jak najbardziej do Polski wjeżdża. Czy to seria 642, czy może jeszcze coś innego. Sami wiecie najlepiej, co tam potrafi do Wrocławia albo do Szczecina wjechać. S-Bahny serii 425 raczej nie, 423 też nie, pewnie też i nie 430, ale to musicie mi wybaczyć, to zwyczajny jakiś lokalny patriotyzm i po prostu chciejstwo oglądania tego, co się na co dzień ogląda w realu, że chciałem gdzieś w pewnym momencie zobaczyć, choć namiastkę tego na makiecie, mówię namiastkę, bo te 425 to dla mnie nie są aż tak częstym widokiem jak 423, których modeli jeszcze nie ma. No, nazywane to jest przeze mnie w rodzinie czerwonym kiblem. W tej chwili składy te są już tak, no, zdezolowane to może nie, ale niektóre z nich w stanie skazującym na mocne zużycie, wyblakłe wręcz w różowych barwach, często pomazane graffiti, jak to zwykle bywa z pociągami najniższej kategorii kolei miejskich, aglomeracyjnych we współczesnym świecie. No dobrze, to dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Życzę miłej niedzieli, udanych wakacji. Trzymajcie się, odpoczywajcie i do kolejnego razu. Cześć. Aha, no właśnie i jeszcze raz zapraszam jutro na film podsumowania. Ostrzegam, film długi, ale to ostatni odcinek serii traktujący o przebudowie makiety. Hej.